Józefa Małeckiego z Bojanówki. Dali hasło, że czas rozpocząć najwyższy nasze dzisiejsze spotkanie. I serdecznie Państwa zapraszam do kawiarni. Prezentowali się przez 3 tygodnie, bo tyle czasu trwa wystawa
państwo Zbigniew Halimoniuk z Białej Podlaskiej, rzeźba. Teresa Dorosz z Radzynia Podlaskiego, haft. Dariusz Hankiewicz z Radzynia Podlaskiego, fotografia. Tadeusz Ignatowicz z Białej Podlaskiej, rzeźba. Józef Łączyński z Radzynia Podlaskiego, malarstwo. Urszula Pietras z Radzynia Podlaskiego, malarstwo. Czesław Sarnacki z Dołhobrót, plecionkarstwo. Kazimierz Sokół z Radzynia Podlaskiego, malarstwo. Marian Ściseł z Radzynia Podlaskiego, rzeźba. Zygmunt Walenciuk z Kolana, rzeźba. Emilian Wieprow z Radzynia Podlaskiego, malarstwo. Teodozja Wierzchowska z Żyłek. I tu należałoby wymienić sporo umiejętności, tkactwo, plastyka obrzędowa, haft, koronkarstwo. Kazimierz Zawiercki z Radzynia Podlaskiego, rzeźba. Dariusz Kromiński z Białej Podlaskiej, poezja. Kazimierza Paweł z Dołhobrót, poezja. Maria Kazimiera Sarnacka z Dołhobrót, poezja. I dzisiaj mieliśmy okazję już usłyszeć, się nam zaprezentowali twórcy, którzy uprawiają muzykę, mianowicie pan Czesław Rodawka z Żakowoli Starej oraz Józef Małecki z kapelą z Kujanu. I ja chcę przedstawić jeszcze, przepraszam, że korzystam ze ściągawki, ale żeby nie przekręcić nazwisk. Chcę powiedzieć, że pan Józef Małecki zaprezentował się z kapelą w składzie Kazimierz Musiejów, skrzypce, Tadeusz Pawelec, bęben, na saksofonie towarzyszy Stefanik Antoni, a jeszcze będzie mieć okazję, żeby usłyszeć towarzyszącą kapelę wokalistkę Agnieszkę Drób, również z Bojanów. Dla pana. Nie chcę mówić zbyt długo, żeby państwo więcej ode mnie, ale niech wyrazem tych podziękowań będą pamiątkowe dyplomy oraz katalogi wystawy, którą tutaj państwo mieliście już okazję zobaczyć. Ja poproszę panią Irenę Długozimę i panią Jasminę Rogulską, pracownicę Radzyńskiego Ośrodka Kultury, które opiekują się galerią, dzięki którym mamy taki wystrój i oranżację wystawy. To są niezastąpione panie i najlepsze, jakie poproszę. Poproszę o wręczenie właśnie pamiątkowych dyplomów i katalogów. Dostępny. Tak,
proszę, to nie wie, ale to nie proszę. A to pan... To mam, dziękuję bardzo. A tutaj dalej, kawa czy herbata? Kawa. I to prawdziwa. Prawdziwa. A to pani proszę Państwa. Niech do podziękowań ustnych na piśmie dołączą się jeszcze podziękowania i w postaci to, co się, jaką częściej człowiek wyraża swoje stan zadowolenia, czyli brawami. Z przyjemnością biję w dłonie, bo to, co Państwo robicie i naprawdę jest warte pokazywania, promowania. Myślę, że na ten temat będziemy jeszcze... Ja chciałem również serdecznie powitać i jednocześnie podziękować, że skorzystali z naszego zaproszenia przedstawiciele władz Radzenia Podlaskiego w osobie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Andrzeja. Niezwykle gorąco chciałam podziękować i powitać jednocześnie panią Alicję Mironi z Muzeum Okręgowego Białej Podlaskiej. Podziękować za pomoc w nawiązaniu kontaktu z twórcami, udostępnienie eksponatów do wystawy. Także serdecznie dziękuję. I witam wszystkich tych z Państwa, którzy bezimiennie, odpowiedzieć na to zaproszenie i spotkać się z nami tutaj w tym gronie. Ponieważ już na stole szampany, chciałem zaproponować Państwu zniesienie tasu za twórców ludowych, za twórczość, żeby pomysł ani chęci, to się nazywa Wena, i niech to dobro, które jest zawarte w człowieku, a wyraża się w takiej formie, w jakiej tu każdemu z Państwa indywidualnie odpowiada, czy to w malarstwie, rzeźbie, poezji, muzyce, niech długo trwa w każdym z nas i niech znajdzie wielu następców. Za zdrowie twórczych. Chcielibyście, a o to bardzo proszę, powiedzieć o sobie coś więcej, bylibyśmy niezwykle radzi. Muzycy się zaprezentowali, miałbym też prośbę, że w odpowiednim momencie, żeby ze swoją twórczością poetycką zaprezentowali się także obecni tutaj twórcy. Dla nas tutaj zgromadzonych, żeby zechcieli wypowiedzieć kilka słów zapisanych mową rymowaną lub nie, które coś znaczą. I nie chciałbym, żeby to spotkanie miało taki bardzo poważny charakter. Ja nie będę nikomu głosu udzielać, nie będę nikomu głosu odbierać. Każdy, kto będzie miał ochotę zabrać głos, powiem bardzo proszę. Także czujcie się Państwo tak jak u siebie w domu, a mam nadzieję, że u siebie w domu wszyscy się dobrze czujecie.
Do rozmowy, do początku. Drugi wskazujący na to, że impreza się rozwija i rozrasta, ponieważ jest o wiele bogatsza i w różnorodność dziedzin sztuki od ubiegłorocznej i jeśli chodzi o ilość uczestników. To po pierwsze. I tu wielki ukłon w stronę pana dyrektora Sozoniuka, który to wszystko wymyślił, zaanimował, zorganizował i oczywiście przy pomocy swojej wspaniałej załogi pracowników zrobił. Dlatego też przede wszystkim dyrektorowi gratuluję i pomysłu, i wykonania. Natomiast państwa chciałbym serdecznie powitać w Radzyniu tych spoza Radzynia i tych z Radzynia i pogratulować tego, żeście się państwo nawzajem znaleźli w bardzo dobrym towarzystwie. Reprezentujecie państwo bardzo różne grupy zawodowe i społeczne. Jesteście państwo bardzo zróżnicowani pod względem wiekowym i wykształcenia, a jednak łączy państwa to, co tak jak napisałem tam w tym wstępiku króciutkim, co tkwi w człowieku jako to, co najlepsze, to dobro. Ta sztuka, która jest harmonią, ta sztuka, która jest przejawem i zarówno rozumu, jak i wiary, i przeżycia, i uczuciowości. Ta sztuka wszystkich państwa łączy i to ta pisana długopisem, i ta malowana pędzlem, i ta rzeźbiona dłutem, i ta wycięta w postaci makatki, czy też wycięta z nut melodii, tak jak tu panowie nam pięknie przygrywają. Dlatego też jest mi szczególnie miło gościć państwa, witać państwa i gratulować państwu i zaprosić jednocześnie do kolejnych przeglądów, bo jak mniemam, dyrektor Sozoniuk nie ustanie tutaj w wysiłkach na rzecz pozyskiwania coraz to nowych autorów i wykonawców. I zresztą plany ma bardzo ambitne, łącznie z organizacją tego na kształt Muzeum Etnograficznego, Ludowego. Już się tutaj pewne pomysły w mieście rodzą. Myślę, że one powoli będą w
wcielany w życie również przy pomocy i samorządu miejskiego, i władz miejskich, bo przecież niektóre rzeczy kosztują. Dlatego też życząc Państwu dalszego wielu lat rozwoju tej twórczości, a dyrektorowi rozwoju tej placówki własnego życzę smacznego i zachęcam serdecznie do prezentowania się po prostu tak na luzie, tak zwyczajnie, bo wielu z Państwa osobiście znam i znamy, a wielu jeszcze nie, więc pokażcie się Państwo, powiedzcie coś o sobie. Dziękuję bardzo. I także miłośników i nawet może badaczy kultury ludowej też, takiej właściwie, która tej kultury odchodzącej, chciałam podziękować i władzom Radzynia, i panu dyrektorowi za osobiste zainteresowanie naszymi twórcami, bo to właśnie to, co tutaj widzimy, te prace, to właściwie już są jedyna okazja, prawie ostatnie lata, dlatego że nie ma następców, to przede wszystkim. Mam nadzieję, że młodzież, która tu będzie oglądała wystawy i będzie, może rodzice coś kupią na kiermaszu, może stanie się tą zachętą dla młodych, żeby coś jeszcze robili. A poza tym myślę, że ważne jest to, że nareszcie zobaczyliśmy to, co robią twórcy z naszego województwa, także poza miastem wojewódzkim, poza Białym. Bo nasze muzeum organizuje co roku konkursy sztuki ludowej, takiej w rozumieniu tradycyjnym. Tutaj potraktowane zostało to szerzej, właśnie wszystkie zjawiska sztuki nieprofesjonalnej, twórczości nieprofesjonalnej prezentowane są na tym przeglądzie. I chciałam właśnie za to wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że to mogliśmy zobaczyć. A my ze strony muzeum bardzo chętnie pomożemy i to wiele prac, które są, pochodzą z naszych zbiorów, to są dzieła też twórców ludowych z naszego województwa. Niektórzy z różnych przyczyn na pewno nie mogli brać osobiście udziału, ale nazwiska będą już znane i w przyszłym roku czy w następnych latach mam nadzieję, że sami twórcy, artystki, tkaczki także tutaj będą brały udział w Państwa przeglądzie. Że młodzież uczy się grać na tym instrumencie.
dzieciach na drzewie, w igielkach sosny, zimowo po rozławkach śniegowych, w pięknych fijołkach, gdy będzie wiosna. Nie zapominajkach, które tu rosły i rosną nadal, tylko bez ciebie. Rosną w mych myślach, marzeniach moich. Przybądź się, proszę. Ja twoje przyjście pięknym przystroję, założę wieniec cudownych kwiatów, zaproszę chóry tu leśnych ptaków na twoje przyjście, na powitanie. Jeszcze jeden. Koleina. Głęboka koleina po żelaznym wozie zostawiła dużo wspomnień na leśnym ugorze. Po to dróżko z koleino jeździł mój pradziadek, a po latach białym koniem jeździł wujek Władek. I została koleina teraz w środku lasu. Nikt już o niej nie pamięta. Ginie z biegiem czasu. I jeszcze może jeden o Skibie. To ta pamięć chyba umiem. Skibo ziemi, praco moja jesteś. Błyszczysz pięknie w promieniach słońca. Jesteś także częścią mego życia. A gdy świeże jesteś, to jesteś pachnący. Obce kraje, jakie w Polsce obyczaje. Każdy tańczy, każdy fika, bo i Polska, Ameryka. Na ten rząd nie narzekajcie i za dużo od niego nie wymagajcie. Bo thank you.